Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia EV6, tak na szybko, bo za 10 minut zaplanowane jest wydanie, ale to, co najbardziej chciałbym Wam pokazać, to jasna tapicerka w tym samochodzie. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację, obejrzyjmy ten samochód z bliska. Nowa Kia EV6, 229 koni z napędem na tył. Pojemność akumulatora 77,4 kWh, czyli to jest ten nasz samochód, który ma największy zasięg do 526 km. Wersja EV6 Plus praktycznie ze wszystkimi pakietami, czyli mamy tutaj pakiet komfortowy, pakiet technologiczny, pakiet widoczność, technologiczny, drugi, pompę ciepła, kolor glacier i jasną tapicerkę w środku. Tak wyglądają kluczyki, kluczyk oczywiście zbliżeniowy, kluczyk ze zdalnym sterowaniem tego samochodu, czyli wjazd, wyjazd z miejsca parkingowego, prostopadłe i równoległe parkowanie zdalne również z pilota. Można wysiąść z samochodu i ten samochód sam zaparkuje. No w dużym skrócie, ale mniej więcej tak to wygląda. Kamery 360, hamowanie autonomiczne, czujnik martwego pola, aktywny tempomat, inteligentne adaptacyjne reflektory, full LED, kamera 360. Jedno, czego mu tutaj brakuje, to dachu panoramicznego. Ładny ten kolor, co? Ale z jasną, jak Wam za chwilę pokażę jasną tapicerkę, to myślę, że spodoba Wam się jeszcze bardziej, bo podoba mi się to połączenie. Klamki Easy Entry, czyli wyskakują po otwarciu samochodu, po podejściu z kluczykiem. Boczek drzwi. Miękko, miękko, miękko. Pełna elektryka, fotel elektryczny z dwiema pamięciami. Tu jest blokada tylnych drzwi, tylnych szyb. Przejdźmy do tapicerki. Skóra wegańska, tak zwana. Jasna, fajnie to wygląda. Fotele podgrzewane, wentylowane z pełną elektryką. Mamy również możliwość rozłożenia tego fotela, jeżeli byśmy chcieli poczekać na ładowanie i byłoby dłuższe ładowanie. Elektryczna klapa bagażnika, otwieranie z wnętrza pojazdu klapki ładowania, gniazda ładowania. Kierownica mi się podoba. Szara. A tu jest taka beżowa, takie połączenie ciekawe. Cyfrowe zegary, obraz z kamer pod lusterkiem, to za chwilę Wam pokażę. Nawigacja z dostępem do internetu. Dwufunkcyjny panel, który w sumie zbiera same pochwały i mi się też podoba to rozwiązanie. Oszczędza miejsce, ładnie wygląda wszystko pod ręką. Zdecydowanie lepsze rozwiązanie niż przyciski wokół nawigacji. Tutaj mamy pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, wentylowane fotele. Selektor zmiany biegów Shift by Wire, tutaj odpalanie. Kamera 360, indukcyjna ładowarka. Jest jeszcze tapicerka. Ładna, przyjemna w dotyku. Do tego koloru pasuje idealnie. Miękko. Dwustopniowa regulacja podgrzewania skrajnych siedzisk. Kanapa. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Tu naprawdę jest dużo miejsca. Regulacja kąta nachylenia oparcia. Jest kilka płaszczyzn do wyregulowania. Kilka poziomów, o tak bym powiedział, pochylenia. Tutaj mamy dwa ISOFIXy, podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek albo schowek, tunel na narty, dwie pary długich nart spokojnie się mieszczą, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, nie wiem czy widać, poduszko oddzielające kierowcę od pasażera, tyły foteli ciemne i to ważne, ale one chyba też są jaśniejsze, tak mi się wydaje, niż... No tak, bo to jest taki, nie wiem, szary kolor, a nie taki grafitowy, jak jest we wszystkich. Sufit pod kolor tapicerki. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika. Z poziomu komputera można ustawić wysokość, szybkość podnoszenia i to, że będzie się automatycznie otwierała po podejściu z kluczykiem do samochodu. Tak wygląda bagażnik. Dwupoziomowa podłoga.
Tu jeszcze kawałek schowka. Gniazdo 12 V. Tu mamy składanie oparć. Tutaj z tej strony też można otworzyć tunel na narty. Elektrycznie otwierana klapka. Złącze CCS. I ponownie tylna kanapa. Tutaj mamy regulację kąta nachylenia oparcia. Tutaj mamy pasy. Przeszycie, żeby to nie stukało. I jeszcze rzut z perspektywy pasażerów z tyłu na deskę. Ładna ta kierownica, podoba mi się. I fotel pasażera, również elektrycznie regulowany. O, tutaj kawałek papieru został od wycierania. Również mamy możliwość rozłożenia tego fotela do ładowania, jeżeli chcielibyśmy odpocząć. Ten fotel jest również podgrzewany, wentylowany. No i ten wyświetlacz jest, uważam, super. Tutaj jest USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, kolejne USB-C, USB-A do CarPlaya, do Android Auto, do multimediów. USB-C, gniazdo zapalniczki, uchwyt na kabel od telefonu i takie korytko, idealne miejsce na, nie wiem, torebkę czy duży schowek. Możemy zajrzeć jeszcze pod maskę, bo tutaj też jest coś fajnego. Mianowicie tam jest dodatkowy bagażnik. I w tej wersji faktycznie coś tu jeszcze można włożyć. Idealne miejsce na kable do ładowania. To jest przejściówka V2V, V2L, czyli ta przejściówka, którą wpinamy w port ładowania, jeśli chcemy w drugą stronę prąd oddawać, i kabel do ładowania do gniazdka. No tu jest akumulator rozruchowy. Podobno najczęstsza przyczyna uziemienia elektryka, czyli ten akumulator 12 V. Zasiądźmy do tej tapicerki. Tu jest jakby luksusowo, cytując klasyka, wielofunkcyjna kierownica. Tempomat. Tempomat, odległość do auta poprzedzającego. Drugi poziom asystenta pasa ruchu, sterowanie radiem. Obraz z kamer pod lusterkiem, jako obraz z martwego pola. Fajny bajer. Trochę komputera. Dane o zużyciu, zasięg 483 km. Asystent pasa ruchu, poziom uwagi i system rozpoznawania znaków drogowych. Nawigacja z dostępem do internetu z usługą Kia Connect. Ta usługa Kia Connect w elektrykach ma szczególne znaczenie, bo można chociażby sobie zdalnie odpalić klimatyzację, ogrzewanie, podgrzewanie lusterek, fotela, kierownicy. Kamera 360. Tu nawet prawie kolor się zgadza. Dwufunkcyjny panel. Przepraszam. Automatyczna klimatyzacja. Informacja z czujników. Selektor zmiany biegów. Wentylowany fotel, podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica. Lusterko fotochromatyczne, system e-call. Lampki LED-owe. Ładnie. Podoba mi się. System informowania o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. I raz jeszcze możemy sobie obejść ten samochód. Kia EV6, wersja EV6 Plus. Praktycznie w pełnej konfiguracji. Inteligentne adaptacyjne reflektory, full LED, kolor glacier z jasną tapicerką. Połączenie idealne? Dajcie znać. I co czyni ten samochód przełomowym? Kiedyś użyłem takiego określenia. Mianowicie moc ładowania i czas ładowania. Była ostatnio jazda testowa elektrykiem po Europie.
Po Polsce zresztą też da się to zrobić, ale na określonych kierunkach. Ten samochód przyjmuje moc ładowania do 240 kW i faktycznie, jeśli ustawimy sobie podgrzewanie baterii, kondycjonowanie baterii, tak to się fachowo nazywa, przed ładowarką, oczywiście chwilę szybciej, to nie jest, że sobie odpalimy to kondycjonowanie baterii na 3 km przed ładowarką, bo przy takich temperaturach około zera on nic nie zdąży zrobić. Że coś tam zrobi, ale nie zakończy tego kondycjonowania. Natomiast jeżeli ustawimy sobie to kondycjonowanie odpowiednio szybciej, to faktycznie wpinamy kabel i on się ładuje od samego początku z maksymalnymi mocami, jakie może przyjąć ten samochód, bo to też jest oczywiście powiązane z poziomem naładowania akumulatora. I faktycznie, tak jak było widać przy okazji tej jazdy elektrykiem po Europie, ładowanie w zakresie powiedzmy od 15 do 80% trwa około 20 minut. To jest naprawdę dobry wynik. I to w końcu jest samochód elektryczny, którym bez większych wyrzeczeń, bez większych problemów można pojechać w dalszą trasę. Zgodzicie się? Naprawdę Kia odrobiła lekcję, jeżeli chodzi o elektromobilność. I ten samochód jest tego najlepszym dowodem. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. I do zobaczenia przy następnym filmie. I dajcie znać, jak Wam się ten samochód podoba. I klamki Easy Entry, podszedłem z kluczykiem do zamkniętego samochodu, klamki wyskoczyły. I raz jeszcze jasna tapicerka. Dziękuję, dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.